Hej, cześć, z tej strony PitMax. Słuchajcie, dzisiaj mapa Karelia, tryb bitwy Szturm, no i bohater bitwy Kuprycz, 211 z klanu Fir, będzie walczył czołgiem Obieg 140, czołg oczywiście 10 tieru, klasa medium, no i bardzo szybko strzelny, bardzo mobilny, fajny czołg, co niektórzy mówią, że lepszy niż te 6.2a. No, ale zdania są podzielone. No, w każdym razie czołg troszeczkę szybszy, z bardzo fajnym reloadem. No i na początek Kuprycz postanawia tutaj podjechać na tą góreczkę, skorzystać z długiego zasięgu widzenia i troszeczkę przysnajpić, rzeczywiście paziować tutaj tych przeciwników, którzy będą wyświetleni w oddali. Siły rozłożyły się, jak widać, porówno na lewo, na prawo. No, już tam jakieś pierwsze cele są widoczne. Próba strzału przez te krzaki, oczywiście celna, ten CDC ładnie tutaj przyjął ten strzał. Podjazd do następnego krzaka, oczywiście korzysta tutaj z zasłony, z kamuflażu. Bardzo świadome zagranie, bardzo dobrze, że tutaj żaden czołg nie podjechał właśnie na pozycję gdzieś około EF-56, żeby tam nie świecić się tutaj czołgów, które ostrzeliwują właśnie z górki. No, jak widzimy, ten teraz pojawia się tam Aufpanther, ładnie przyjmuje strzał za prawie 300. Widać strzały bardzo daleko dystansowe. Pojawia się CDC, też przyjmuje, czyli już mamy 3 strzały oddane bardzo fajnie, w bardzo fajnym, krótkim czasie. Ten strzał tutaj właśnie przez ten krzak jakoś tam gdzieś nie wiadomo gdzie poleciał, być może jakaś skała gdzieś po drodze została. Pojawia się Lew. Lew dostaje oczywiście też. Także tutaj dużo, dużo snajpienia będzie na począteczku. W tym momencie Kuprycz wykańcza tego CDC-ka, czyli ma 1600 już damage'u zadanego. Jak widzimy, tutaj się pojawia pod nami Aufpanther, który mógłby nas świecić, ale na razie tutaj nie mamy żadnego spota, więc śmiało tu możemy stać. Pojawia się znowu Lew, ładny strzał. Lew się nie wycofuje, dopiero teraz, troszeczkę za późno. Obieg dysponuje reloadem w granicy 5.45, także tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży ruch. Wynik 2-2, ponad 2000 damage'u już zrobionego na obiekcie. Jak widzimy, większość czołgów przeciwnika zgrupowana jest na naszej prawej flance. Środek wygląda na to, że jest pusty. Tutaj w tym momencie Kuprycz postanawia prawdopodobnie podjechać właśnie pod kapa przeciwnika po to, aby zaświecić te czołgi, które tam stoją, ewentualnie ostrzeliwać ze środka właśnie czołgi, które stoją w kwadracie AB90 tam. Teraz kluczowym elementem będzie wyeliminowanie tego lwa, żeby właśnie nie świecił tutaj nas. Dopóki on będzie tam rzeczywiście żył, to będzie niestety światłem dla swoich sojuszników i będzie utrudniał dużo tutaj właśnie grę właśnie dla Kuprycza. Lew został wykończony, prawie 3000 damage'u widocznego, wynik 5-5, drużyna przeciwna niestety prowadzi, jeżeli chodzi o HP. Pojawia się w oddali IS-3, ładny strzał, nie całkiem zgrany celownik, ale strzał oczywiście szczęśliwie wszedł. Bardzo dużo tutaj przeciwników do ostrzeliwania, fałeczka prawie bokiem, ładnie przyjmuje. Fałka teraz w tym momencie na traku, strzał oczywiście, kolejny skuteczny strzał. Jak widzimy, ta nasza ST-1 jest tam mocno oblegana przez przeciwnika, Kuprycz tutaj postanawia mu troszeczkę pomóc. Strzał wykończony IS-3, 3 fragi na koncie, ponad 4000 już HP z drużyny przeciwnej zabrane. Strzał w tę fałkę ponowny, jak dobrze pójdzie, fałeczka zaraz za chwilę zostanie wykończona. Niestety ten ostatni strzał gdzieś się odbił po drodze od tej fałki. 4500 prawie damage'u widocznego, IS-7 bokiem, ładny strzał. Pancerz wielowarstwowy tam, no, dlatego ten strzał wszedł jedynie za 283.
Pojawia się tutaj w międzyczasie też IS-8, pojawia się artyleria przeciwnika. Bardzo ładny strzał tutaj. Artyleria ucieka. Kolejny strzał i artyleria wykończona. Cztery fragi na koncie. Także bardzo tutaj fajna gra Kubricza. Zwróćmy uwagę na to, że ma jeszcze pełne HP. Także ma ten komfort rzeczywiście, że może tutaj pozwolić sobie na bardziej odważną grę. 11 do 9, także sytuacja diametralnie się odwróciła. Po tym jak przegrywaliśmy, nagle zaczynamy delikatnie prowadzić, chociaż dużo naszych czołgów jest na końcówce. Pojawia się RHM, jak i obiekt 140, obydwa pełne. Strzał w RHM-a z detrakiem. Kolejny strzał w tego RHM-a tutaj ładny, schował się właśnie Kuplicz po to, żeby skorzystać z zasłony tej skały. No i RHM jest na tyle miękki, że pod tym kątem tutaj w te miejsca właśnie wchodzi w RHM-a. 6000 już widocznego damage'u zrobionego. Obiekt 140 i został jeszcze tutaj do wykończenia, który właśnie w tym momencie wykańcza naszego jak pancera jest to. Pojawia się Ferdynand. Tutaj no nieszczęśliwie, może i szczęśliwie nawet, Kuplicz trochę wyjechał mu pod lufę, ale całe szczęście, że ten pocisk poszedł prosto na gąsienicę. Odgryza się w tym momencie obiekt 140. Tutaj Kuplicz musi niestety szukać jakiejś zasłony, bardzo mocno teraz obrywa. To co wcześniej rzeczywiście nagromadził sobie za chomikową, można powiedzieć, to całe HP w tym momencie bardzo mu się skurczyło po tych trzech strzałach. Ferdynand wykończony. Pojawia się IS-7, który wraca rzeczywiście do bazy po to, żeby bronić swoją bazę. I można powiedzieć, wynik taki jest na razie, no, można powiedzieć, nie do końca rozstrzygnięty, gdyż niby wygrywamy jednym fragiem, ale ta sytuacja może się naprawdę zmienić, gdyż IS-7 jest naprawdę dobrym czołgiem i może naprawdę tutaj dużo nam namieszać. Tyle, że nie jest, można powiedzieć, gracz, który jedzie tym czołgiem, nie jest jakimś tam pierwszych lotów. Za to obiekt 140 jest dobrym graczem i dlatego trzeba tutaj uważać. Jest to, można powiedzieć, teraz w tym momencie pierwszy cel, który trzeba wyeliminować. Jak widać, ten obiekt 140 przemieszczał się, szukał właśnie Kuplicza. Tutaj bardzo niefartowny strzał w tego obiekta. Obiekt znowu ucieka, znowu strzał po gąsce. Kuplicz tutaj celuje znowu w gąskę, licząc na to, że będzie strzał z damage'em. Oczywiście udało się. On stoi w takim miejscu, że nie może oddać za bardzo strzału do nas, gdyż stoi na traku i nie może nic za bardzo zrobić. Ani uciec, ani zadawać, oddawać strzałów. Obiekt 140 ucieka, wycofuje się. Bardzo szczęśliwie dla niego na 135 HP. Niestety bez żadnego damage'u tutaj. No nie było to zbyt rozsądne, żeby wychylić się i oddać ten strzał. IS-7 się od nas odbija. Ładny strzał po przednim kółku właśnie tego IS-7. Czyli IS-7 stoi na traku i dostaje strzał z damage'em. Tutaj Kuplicz właśnie prosi artylerię, żeby cokolwiek zrobiła. No nie wiem, co ten artylerzysta na co czeka rzeczywiście. Ferdynand podjeżdża od boku na tego IS-7. Czyli można powiedzieć trzech przeciwników teraz na jednego. Zobaczymy, jak to się będzie teraz rozgrywało. IS-7 bardziej zainteresował się Ferdynandem w tym momencie. Dolną płytę ładnie odsłonił. No i ładny strzał w tym momencie właśnie w dolną płytę tego IS-7. No i słuchajcie, nie mogło być inaczej. Oczywiście wbita emeczka, wbity high caliber, wbity tank sniper, jak i również top gun. Kuplicz oczywiście zadał 8322 damage'u drużynie przeciwnej, bardzo ładna bitwa. Najlepszy wynik drużynie przeciwnej to 4727 na esetce, także bardzo fajna gra. Ładnie na czysto tutaj zarobił właśnie Kuplicz. Gratuluję oczywiście tej bitwy, szkoda tylko, że nie było 8 fraga, byłby jeszcze Radley Walters, byłoby całkiem fajnie, wisienka na torcie. No ale jest jak jest, oczywiście Kupliczowi gratuluję tej bitwy. No i czekam na następne powtórki. Na razie i cześć.